Wszyscy bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że profesjonalni sportowcy muszą przestrzegać szeregu rygorystycznych zasad. Dotyczy to zarówno zdrowego trybu życia, jak i specjalnie przygotowanej diety. Czasami można odnieść wrażenie, że w życiu zawodowego piłkarza nie ma miejsca na dodatkowe i zbędne kalorie. Tego zdania na pewno nie jest pewien reprezentant Belgii, który całkiem niedawno reklamował niezdrowe fast foody. W dzisiejszym odcinku chciałbym skupić się na pewnym ciekawym wydarzeniu z jego kariery. Przed Wami dzień, w którym Eden Hazard zjadł burgera w trakcie meczu. Zapraszam do oglądania. Eden Hazard niestety należy do piłkarzy, którzy czasami mają problem z nadwagą. Szczególnie było to widać w trakcie jego przygody z Realem Madryt. Gdy Belg rozpoczynał swoją przygodę na Estadio Santiago Bernabeu, można było zauważyć krągłości na jego ciele. Sam piłkarz przyznał się, że przed wstąpieniem w szeregi królewskich nie dbał o odpowiednią dietę. To prawda, kiedy jestem na wakacjach, to jestem na wakacjach. W innym razie nigdy bym jej nie miał. Kiedy miałem 18 lat, to ważyłem 72-73 kg. Później w wyniku wzrostu masy mięśniowej waga zwiększyła się do 75 kg. Tego lata doszedłem do 80 kg, ale zrzuciłem nadwagę w ciągu 10 dni. Tak na marginesie, wzrost Edena Hazarda jest równy 175 cm. Nadwaga została szybko zbita. Niestety kolejne miesiące i lata pełne kontuzji i urazów nie pomagały w wizerunku Belga. Jakiś czas temu na jaw wyszła opowieść, w której Hazard miał zjeść burgera w trakcie meczu. Miało to miejsce w 2011 roku, kiedy to Belgia grała przeciwko Turcji. Eden został zdjęty z boiska w 60. minucie spotkania. Hazard postanowił udać się jeszcze w trakcie meczu ze swoją rodziną na hamburgera. Gdy informacja później wyszła na jaw, piłkarz został zawieszony na dwa kolejne spotkania. Tak Eden wspomina to po latach. Ten hamburger, którego zjadłem, przekształcił mnie w legendę drużyny narodowej. Ten sos w tym burgerze był moim ulubionym. Czasami mówię mojej mamie, żeby mi go przywiozła, kiedy przyjeżdża do Londynu. To, co zrobiłem, było głupie, ale wciąż się śmiejemy, gdy to wspominamy. Jak się później okazało, historia zatoczyła koło i ponownie pojawiła się część wspólna między Edenem, hamburgerem i reprezentacją Belgii. Przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy sieć restauracji McDonald's postanowiła nawiązać współpracę z drużyną Czerwonych Diabłów. W jej ramach wspomniany Hazard reklamował burgery. Oczywiście spotkało to się z ogromnym hejtem ze strony kibiców nie tylko Realu Madryt, ale również reprezentacji Belgii. Znając historię kontuzji piłkarza oraz zamiłowania do hamburgerów, reklama ta była mocno nietrafiona. Niestety już na samym turnieju Belgia dotarła tylko do ćwierćfinału, a Hazard lepiej wyszedł na zdjęciach z burgerami niż na samych mistrzostwach. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.